Polsce jednym z kryteriów oceny jakości filmów komediowych jest ilość tekstów, które zyskały status kultowych i weszły do potocznego języka. Jeżeli przyjmiemy ten wyznacznik, to Chłopaki nie płaczą zdecydowanie nie mają sobie równych. No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Jednocześnie jest to chyba szczytowe osiągnięcie w reżyserskiej karierze Olafa Lubaszenki. Film nie doczekał się typowej filmowej kontynuacji, bo jednak zarówno Poranek Kojota, jak i E równa się MC kwadrat to zupełnie odrębne historie z innymi bohaterami. W zeszłym roku do kin trafiło jeszcze Futro z Misia, któremu niesłusznie przypięto łatkę kontynuacji Chłopaków, ale proszę, udawajmy, że ten film nigdy nie powstał. Jesteś u celu. Celu. A jednak, choć nie wszyscy o tym wiedzą, w 2005 roku na rynek, a w zasadzie do kiosków, trafiła kontynuacja Chłopaków. Tylko w formie, której mało kto się spodziewa. Studio Elart przygotowało klasyczną, dwuwymiarową przygodówkę z podtytułem Kozacy z Wybrzeża znów w akcji. I wydaje się, że wybór takiego właśnie gatunku był wówczas jedyną słuszną decyzją. Tego typu projekty nie wymagają gigantycznego budżetu i umiejętności czysto technicznych, a z całym szacunkiem dla ekipy Elart raczej nie byłaby ona w stanie przygotować dobrego, rozbudowanego, trójwymiarowego akcyjniaka. A nie ulega wątpliwości, że deweloperzy chcieli podejść do tematu uczciwie. To znaczy nie tylko zarobić, wypuszczając do kiosków grę z chwytliwym tytułem i znanymi bohaterami na okładce. Celem ewidentnie było stworzenie dobrej gry. Na miarę możliwości, dostępnego budżetu, zdolności twórców i ceny, która w 2005 roku wynosiła niecałe 20 zł. Jak to ostatecznie wyszło? Całkiem nieźle. Z zastrzeżeniem, że oceniając Chłopaków, nie można przykładać tej samej miary co do klasyków gatunku w stylu Syberii czy The Secret of Monkey Island. Jak mówiłem, twórcy podeszli do tematu uczciwie, ale jednocześnie z dużym luzem. Świadczy o tym już dość nietypowy proces instalacji. Zobaczcie. Kończy się, mam nadzieję, że po 20 latach nie będzie to jakiś wielki spoiler, śmiercią Freda. Zabija go dotychczasowy kompan, Grucha. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Po wszystkim trafia do więzienia. Gra rozpoczyna się na polance, na której doszło do zabójstwa. Fred wygrzebuje się z grobu, w którym pierwotnie miał spocząć Kuba Brenner i nie do końca rozumie, co się właściwie wydarzyło. Jak wskazuje rozmowa pracujących na miejscu policjantów, od zabójstwa minęło bardzo niewiele czasu. Chwilę później obok Freda materializuje się tajemniczy facet z brodą. Przedstawia się jako posłaniec Boga i informuje, że protagonista został przywrócony do życia, aby mógł odkupić winy i... Dobre imię i godność obywatelską odzyskać! Odkupienie win zagwarantować ma wykonywanie poleceń faceta z brodą, jednak nasz bohater jako kozak z wybrzeża nie przywykł do wykonywania czyichkolwiek poleceń, więc początkowo niespecjalnie chce współpracować. Sytuację zmienia krótka wizyta w specyficznej wizji piekła. Nie jest dobrze. Ja ciebie wolkami na cibir poganiu, spłoć! Mam przerąbane. Pierwszym zadaniem, które otrzymuje Fred, jest odebranie z więzienia wychodzącego właśnie Gruchy. Od razu pomyślałem sobie, jak to możliwe, skoro minęło dopiero kilka chwil od zabójstwa. Moje wątpliwości po chwili podchwycił i wyartykułował Fred. Przecież dostał z piątkę najmarniej i tak papuga był wyszczekany. Papuga nie szczeka. Nieważne, zobaczysz. To takie małe zakrzywienie czasu. Możliwe nie tyle dzięki najnowszej technologii, ile wypróbowanemu pomysłowi sprzed lat. Nieważne, żałuję, że spytałem. Jak mówiłem, twórcy podeszli do tematu z dużym dystansem i przymrużeniem oka. Niestety historia jako całość nie jest zbyt ciekawa i niespecjalnie trzyma się kupy. Po prostu spotykamy kolejnych bohaterów, z których każdy ma jakiś problem i ten problem trzeba rozwiązać.
Scenariusz w większości składa się z takich pobocznych, zupełnie ze sobą niepowiązanych historyjek. Zdecydowanie nie jest to materiał na film, ale na prostą, krótką, niskobudżetową przygodówkę wystarcza. Są barwni bohaterowie, niezłe dialogi i żarty, a Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz i pozostali aktorzy głosowi naprawdę dają radę. A jak tenże kolega wygląda? Pogrążasz się, chłopie. No, taki wysoki z garbem, właśnie wysoki, wysoki z garbem. Nie śmiej! Podawaj hasło, szmato. Nie śmiej! Gdzie mam nie świecić? Nie śmiej, kufa. Nie śmiej! Ty, grucha. On chyba mówi niedźwiedź. Mniej dobrego mogę powiedzieć o zagadkach. Konstrukcyjnie są bardzo proste i przeważnie sprowadzają się do użycia jednego przedmiotu na drugim. Klasyka, przeważnie banalna. Ale niektóre zagadki bywają problematyczne z innych powodów. Po pierwsze, zdarza się, że kluczowe, interaktywne przedmioty są zupełnie niewidoczne. Zaczyna się już w prologu, kiedy ze sterty gałęzi musimy wyłowić jeden konkretny patyk. Utknąłem w tym miejscu na dłuższą chwilę i trochę mnie to przeraziło, bo jeżeli już pierwsza, nawet nie zagadka, tylko po prostu czynność sprawiła mi takie problemy, to co będzie dalej? Na szczęście nie było tak źle, choć nie ukrywam, że kilka razy się zaciąłem. Na przykład, kiedy musiałem znaleźć sposób na uruchomienie motocykla i okazało się, że niezbędna do tego jest ta oto leżąca pod umywalką spinka do włosów. Albo kiedy musiałem znaleźć naprawdę dobrze zakamuflowany słoik. Niestety przedmiotów często trzeba szukać nie wytężając wzrok i szare komórki, tylko żmudnie przeczesując planszę kursorem. Innym problemem jest fakt, że czasami różne obiekty na siebie nachodzą. Najbardziej kuriozalny przypadek to parking, który odwiedzamy w pierwszym akcie. Twórcy uczynili interaktywnym także ogrodzenie, mimo że nic nie da się z nim zrobić, więc aby kliknąć na psa albo widoczny obok kosz na śmieci, trzeba wycelować w któreś z oczek. No i najpoważniejszy zarzut z mojej strony, niezwiązany już z kwestiami technicznymi. Przygotowane przez twórców zagadki bywają zupełnie nielogiczne. Przykładowo. Aby wykonać dziurki w zakrętce wspomnianego wcześniej słoika, trzeba udać się do niejakiego majora i poprosić o demonstrację jego firmowej sztuczki polegającej na szybkim wbijaniu noża między palce dłoni. Fred podkłada zakrętkę pod własną dłoń i w ten mocno ryzykowny sposób uzyskuje pożądany efekt. Trochę naokoło, ale okej, nożem faktycznie można wykonać takie dziurki. Tylko dlaczego nie mogłem wykorzystać do tego ostrza, które przez cały ten czas miałem w ekwipunku? Rozwiązywanie tego typu zagadek przypomina nieco rozwiązywanie testu z konkretnym zero-jedynkowym kluczem. Nie chodzi o to, żeby poprawnie odpowiedzieć na pytanie, tylko żeby wstrzelić się w tok myślenia autora, a ten, jak widać, często jest dość oryginalny. Ale żeby nie było tak krytycznie, zdarzają się też całkiem fajne pomysły. Na przykład, aby nawiązać kontakt z młodzieżą, Fred i Grucha muszą nauczyć się slangu. Gdyby mieli ze sobą Bolca, to by nie musieli, ale ten, jak wiadomo, wybrał drogę producenta muzycznego. Sposobem na błyskawiczne przyswojenie nowego słownictwa okazała się być wizyta w sklepie muzycznym i przesłuchanie składanki polskiego rapu. Elo, czarnuchy, co jest? Pogrzejemy nieco w Tońka na rekordy, to od razu wyjdzie, kto jest mister. Dobra, to dajesz, ziomboj. Spoks, ziom. Teraz pokaż mi normalnie, jak to się zawodnikiem kieruje, bo grałem w to na innym sprzęcie i niespecjalnie czaję sterowanie. Wiesz, o co chodzi? Ej, grucha. Tam mają suszone przetwory. Chodź, sprawdzimy. Pewa, lolo. Tak mnie ta gra zmuciła, że od razu dostałem gastro. Chłopaki nie płaczą, to zdecydowanie nie wybitne dzieło polskiego game devu. Gra posiada wiele mniejszych i większych wad, ale jednocześnie sporo zalet, które z powodzeniem te wady równoważą. Znanych i lubianych bohaterów, świetny dubbing, przyzwoite poczucie humoru, ładną, choć oldschoolową oprawę i przede wszystkim unikatowy, swojski klimat. Na pewno nie jest to gra dla każdego. Niektórych odrzuci już na wstępie, ale ja jako wielki fan filmu, posiadający jednocześnie duży sentyment do czasów, w których został osadzony, bawiłem się naprawdę nieźle. Jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z wirtualnymi przygodami Freda i Gruchy, to dajcie znać w komentarzach.
Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia. I pamiętajcie... Chłopaki nie płaczą. To miało być tak pięknie!